Hej, 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 witajcie. Ja nazywam się Piotr Herdzik, a to podcast o nazwie Herbatka z Herdzikiem, w którym mówię o literaturze przez wielu uważanej za literaturę kanoniczną. Jako że święta są tuż, tuż, postanowiłem, tak jak w zeszłym roku, sięgnąć po coś bardziej związanego z okresem świątecznym. W zeszłym roku mieliśmy odcinek poświęcony opowieści wigilijnej, więc jeśli jeszcze nie przesłuchałaś tamtego odcinka, to również zapraszam cię do po prostu przesłuchania go. W tym roku wybór pada na opowiadanie rosyjskiego pisarza Mikołaja Gogola, który popełnił tą krótką prozę w zbiorze opowiadań pod nazwą Wieczory na hutorze w pobliżu Wikanki. Nie jest to moje pierwsze spotkanie z tym autorem, gdyż parę lat wstecz udało mi się przeczytać jedną z jego ostatnich, prawie ukończonych powieści, Martwe dusze, przy których wybawiłem się wyśmienicie. Świetnie napisana satyra o szlachcie w Rosji, opowiadająca losy arystokraty, który pragnie wykupić martwych sługów, aby zyskać majątek. Jeśli będziecie mieli okazję przeczytać to, polecam przede wszystkim za jakość satyry, jaką można tam doświadczyć, i dla nas Słowian pewnego rodzaju odnośnik do naszego podwórka. Zanim jednak przejdę do dzisiejszego opowiadania, co nieco o samym autorze. Urodzony w Sorocińcach Wielkich w roku 1809, a zmarł w 1852 w Moskwie, był popularnym artystą. Wiele jego dzieł adaptowano na opery, między innymi to opowiadanie, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy. Zbiór, do którego należy to właśnie opowiadanie dzisiejsze, Noc Wigilijna, pochodzi z jednego z pierwszych zbiorów, które w ogóle Mikołaj Gogol opublikował. Miał zaledwie 22 lata, gdy wyszło na zobaczyło światło dzienne. Generalnie tworzył głównie zbiór opowiadań, a książkę, którą już przytoczyłem wcześniej, Martwe dusze, miała być trylogią poświęconą Rosji. Niestety nigdy nie zobaczyła światła dziennego, nigdy nie udało mu się jej skończyć. Napisał tylko pierwszy tom, drugi tom wiadomo, że istniał, spalił nieco stron, ale nigdy jednak nie wyszło na światło dzienne to, co miał przedstawić w tej trylogii, podobnej prawdopodobnie do Boskiej Komedii Dantego. Przechodząc dalej, jego sama śmierć Mikołaja Gogola też jest owiana lekką tajemnicą, gdyż położono go w trumnie twarzą do dołu, co może sugerować, że jeszcze żył, jak go kładli do trumny. Mogło to sugerować, że był w śpiączce i po prostu jakby się wybudził w trumnie, to też by umarł, by się po prostu udusił. Udało mu się dożyć 43 urodzin. Wydaje mi się, że to jest wystarczająca doza informacji na temat samego autora. Teraz możemy przejść do samego opowiadania. Pozwalam sobie zacytować, przytoczyć krótki fragment, pierwszy akapit, żeby nieco zbudować napięcie albo przedstawić wam, jak mniej więcej jest to napisane. Minął ostatni dzień przed Bożym Narodzeniem. Nastała jasna zimowa noc. Wyjrzały gwiazdy. Księżyc majestatycznie wypłynął na niebo. Poświecić ludziom dobrej woli i całemu światu, iżby wszyscy mogli wesoło kolędować i sławić Chrystusa. Mróz brał mocniej niż z rana, ale za to było tak cicho, że skrzypienie zamarzniętego śniegu pod butem słyszało się na pół wiorsty. Ani jedna jeszcze gromadka chłopców nie pokazała się pod oknami chat, tylko samotny księżyc zaglądał nieukradkiem, jakby wywołując strojące się dziewczęta, aby co rychlej wybiegły na skrzypiący śnieg. W tym momencie z komina pewnej chaty buchnęły kłęby dymu, zaścielając chmurą niebo, a wraz z dymem okrakiem na miotle uniosła się wiedźma. Myślę, że to da wam jakiś rodzaj rekonesansu na temat tego, w jaki sposób została ta opowieść, to opowiadanko napisane. Już z pierwszego akapitu dowiadujemy się, że no, po prostu nie będzie to zwykła opowiastka o świętach. Co więcej, pojawia się tutaj raczej postać kojarzona z pogaństwem niż chrześcijaństwem, a ponadto jest ona matką głównego bohatera. Bardzo raczej figlarna postać, co nakreślę również troszkę później. Opowiadanie zaczyna się od opisu czasu i dostajemy pierwsze wskazówki odnośnie miejsca, w którym wszystko się dzieje. Miasto Dikanka, a czas akcji to Wigilia Bożego Narodzenia. W ten dzień, tuż przed narodzinami Jezusa Chrystusa, staje się punktem zapalnym dla naszej fabuły. Z początku widzimy jedynie wiedźmę, lecz chwilę później pojawia się główny antagonista, niszczyciel całej zabawy, największy kusiciel. To, co Gogol ma o nim do powiedzenia, fragment z diabłem.
Nagle z drugiej strony ukazała się druga plamka. Rosła, pęczniała i oto już przestała być plamką. Krutkowic, gdyby nawet zamiast okularów widział na nos koła z komisarzowej bryczki, nie rozpoznałbym, co to takiego. Z przodu całkiem Niemiec. Wąziutka, stale ruchliwa i wszystko węsząca mordka zakończona jak u naszych świń. Okrągłym piątakiem. Nogi tak cienkie, że gdyby miał takie wójt z Jaresków, to złamałby się pod nim w pierwszym kozaku. Ale za to z tyłu istny komornik guberniałny. W mundurze albowiem za plecami zwisał mu ogon. Taki ostry i długi, jak obecnie noszone poły munduru. I tylko chyba po koźlej brodzie pod mordką, po niewielkich różkach sterczących na głowie i po tym, że cały był niebielszy od kominiarza, można się było domyśleć, że to wcale nie Niemiec, nie guberniały komornik, lecz po prostu diabeł, któremu pozostała jeszcze ostatnia noc do szwendania się po Bożym świecie i kuszenia do grzechu porządnych ludzi. Bo już jutro, po pierwszym uderzeniu dzwonu na jutrznię, z podwiniętym ogonem umknie co tchu do swego legowiska. Tak jak słyszeliście, diabeł też tutaj jest przedstawiony dość opisowo w tym fragmencie. Jak można go sobie wyobrazić? W zasadzie Gogol nie daje nam żadnej przestrzeni na wyobrażenie czegokolwiek. Wszystko opisuje dość detalicznie i szczegółowo. I tutaj właśnie się zaczyna nasza przygoda. Od razu powiedzmy, w zasadzie jest przedstawiony tutaj diabeł. Diabeł też jest na niebie i kradnie w pewnym momencie księżyc, co utrudnia sprawę niektórym z naszych bohaterów. Poznajemy też Czubę, jednego z bohaterów. Kozaka, który razem ze swoim kuzynem Panasem wybiera się na ucztę do diaka. Diak to w kościele prawosławnym taki rodzaj sługi Bożego. Coś w ten deseń. Jest to pewnego rodzaju religijna postać, religijny sługa. I Czuba się wybiera na tą drogę do diaka, bo diak zaprosił oczywiście całą wioskę na posiadówę u niego ze względu na Wigilię. No bez księżyca trudno jest trafić w nocy szczególnie i nasi bohaterowie błądzą. Akcję tę wykorzystuje Wakua, nasz główny bohater w zasadzie, Kowal, który w międzyczasie zakrada się do domu Czuby, aby uwieść jego córkę Oksanę. Będącą oczywiście największą pięknością w całej mieścinie, w całej wiosce, nie daje mu się jednak ona poderwać. Diabeł musi zainterweniować i w sytuacji trochę zamieszać. Nie dość, że sprawił, że jest ciemno, to na domiar złego postanowił wywołać małą zamieć śnieżną, kierując Czubę z powrotem do swojego domu, aby ten nakrył Wakułę w swoim domu ze swoją córką. Wakuła podchodzi do drzwi i co prawda otwiera Czubie, ale Czuba nie jest w stanie uwierzyć, że miałby to być jego dom, w którym Kowal się znajduje, dlatego myśli, że jest to dom jego sąsiada. Wakuła efektywnie wygania Czubę z jego własnego domu i Czuba krąży i trafia do wiedźmy później, ale o tym powiem za chwilę. Kowal wrócił do Oksany, a ta dała mu warunek. Wyjdzie za niego tylko i wyłącznie, jeśli załatwi jej takie buty, jakie nosi caryca. W międzyczasie, uwieźmy Sołochy, matki Wakuły, jest diabeł, który się do niej powoli dobiera, lecz ich figle zostają zatrzymane, a diabeł chowa się do jednego z worków po węglu. Przychodzą do niej kolejne trzy osoby, diak, sołtys i czub, w zasadzie w tym samym celu, w jakim był tu diabeł, i one również, te postacie, się chowają do worków po węglu, tak jak zrobił to diabeł. Na końcu przychodzi Wakuła i stwierdza, że worki trzeba przenieść do jego warsztatu, gdyż tam jest ich miejsce. Niosąc te worki, spotyka jeszcze raz Oksanę i się zastanawia, czy warto o nią w zasadzie walczyć, czy w ogóle gra jest warta świeczki. Postanawia, że jedynym sposobem na jej zdobycie jest pozyskanie tych właśnie trzewików, które sobie wymarzyła. Wyrusza do brzucha tego pociuka, który jest jasnowidzem i prawdopodobnie ma do czynienia z diabłem. Zostawia worki z Czubą, sołtysem i diakiem, a bierze ten z diabłem, wciąż nie będąc świadom zawartości worków. Sam brzuchaty paciuk mówi, że rozwiązanie ma na plecach. W tym momencie Kowal Wakuła otwiera worek, a z niego wyskakuje diabeł, mówiący, że wszystko załatwi.
Fakua, będąc chrześcijaninem, pragnie przechytrzyć diabła i wykorzystuje go jako transport do samego Petersburga, gdzie przesiaduje caryca. Trafiają do Petersburga i tam Wakua spotyka kozaków z Zaporoża, którzy również zmierzają na audiencję do carycy. Wakua, znający niektórych z nich, bo przechodzili przez ich wioskę, korzysta ze swoich znajomości i wkręca się do pałacu. Udaje mu się porozmawiać z carycą, a ta, widząca jego prostoduszność, ofiaruje mu swoje trzewiki. Wakua wraca na diable, bije go po głowie, jak go wysadził w diakach, i pędzi do Czuby o zgodę na małżeństwo z Oksaną. Wszyscy w wiosce myśleli, że Wakua się zabił, bo miłość nie była odwzajemniona przez Oksanę, i byli trochę zdziwieni, jak się znowu pojawił. Zgodę otrzymał, Oksana już nie chciała butów, lecz jego, bo martwiła się o jego los. Pobrali się, a dom swój pomalowali, bo Wakua, poza tym, że był kowalem, był też artystą, malarzem, a kowal domalował jeszcze jedną scenę z diabłem w kościele na przestrogę innych. Dlaczego moim zdaniem warto przeczytać to opowiadanie, mimo że wyjaśniłem w zasadzie krok po kroku, jak ono przebiega? Bo jest parę podpunktów, które chciałbym jeszcze poruszyć. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na dualizm głównego bohatera. Mamy postać kowala, silnego, dużego mężczyzny, a z drugiej strony wrażliwego, pragnącego miłości artystę. Jest to jedna z cech charakterystycznych tej postaci i mająca jeszcze do czynienia z diabłem. Przechodzimy tutaj do kolejnego punktu. Oszukanie diabła to też jest motyw dobrze znany w literaturze dzięki dziełu Goethego. Tutaj na szczęście oszukanie diabła było pomyślne. No, o Faustie nie możemy już o tym mówić. Matka wiedźma też może być pewnego rodzaju symbolem. Może sugerować, że sztuka jest trochę związana z mistycyzmem, z magią, że ten właśnie pierwiastek artystyczny w Wakule jest za sprawą tej wiedźmy. Mamy tutaj też dzień przed Bożym Narodzeniem. Tuż przed Bożym Narodzeniem właśnie dzieje się cała akcja opowiadania i też to ma znaczenie związane z chrześcijaństwem, żeby jednak nie dać się pokusom diabła, żeby przechytrzyć w jakiś sposób diabła, nie wkupić się w jego łaski. Mamy tutaj też humor, którego jest trochę, bo scena z wchodzeniem do worków przez diaka, naszego sołtysa i Czubę, jest dość zabawna i cała ta sytuacja, jak sobie ją szczególnie wyobrazimy w głowie, sprawi, że uśmiechniemy się na twarzy. No i też można się nieco dowiedzieć o historii tego, jak w Rosji to wszystko przebiegało, bo dokładnie wiemy, kiedy to się działo, bo opowiadaniu występuje Potiomkin, co sugeruje, i caryca Katarzyna sugeruje, że są to lata 1700, no połowa XVIII wieku. Można poczuć, że to jest bajka, ale bajka dla dorosłych, chociaż no może nie do końca, ma pewnego rodzaju mistycyzm w sobie, jest przyjemnym czytadłem. O, tyle mogę powiedzieć. No dobrze, to by było na tyle z mojej strony. Ja nazywam się Piotrek, a to była Herbatka z Herdzikiem, odcinek 3 drugiego sezonu. Życzę Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się ciepło tam w tej zimie. Do usłyszenia za rok. Pa, pa!